Cześć wszystkim. Znowu posiadam dalszy ciąg Arcanum. Zmieniłem z mnie. Zejdziemy do głębi. Zobaczymy, jak nam będzie to szło. Dobra. Na razie szczury padają dosyć sprawnie. Ale Joffrey nie najlepiej sobie daje radę z walką w ogóle. A już walka w ciemności to kompletna noga. Ładnie. Joffrey, może gdyby bardziej się starał, nie próbował szarżować na wszystkich ze swoim obuchem, żeby mu lepiej szło. Może więcej by próbował czarować. Dobra. Dobra. Nie wiem, co temu szczurowi odbzikowało. Niedawno potrzebowałem jednego, więc już trudno. Przez dłuższy czas nie powinniśmy mieć żadnych większych problemów, przynajmniej z zasięgiem broni. Snajperka może naprawdę z daleka ludzi ściągać. Dobra. Krasnoludzka stal. Wezmę. Może komuś sprzedamy to. Dobra, Virgil będzie miał trochę roboty. Moment, czy tamto ten? Tak, bo mnie zatruła. Dobra. Małpy. Dobra. Się za rogiem. Dobra. Że na razie jednak w ciemności nie będę używał celowanych strzałów. Po prostu będę strzelał. Nawet bez tego całkiem niezłe obrażenia zadajemy. Towarzysze czasami mają taką... tego się obawiałem właśnie. Więcej golemów. Będzie problem z niszczeniem broni. Dobra. Skupię się najpierw na nich. O nie, ktoś zginął. Cię bliżej, moi towarzysze. Ten golem chyba może niezły wycisk w takim razie cisnąć. Ciekawe, tak jakby broń się na mnie psuła na nich, nie zauważyłem przynajmniej, żeby ktokolwiek
miał informację, że broń uszkodzona? A nie, trochę chyba jednak traci. Dobra, no to na nich musimy uważać. Dobra, te pająki dużo mniejsze zagrożenie stanowią. Jeszcze jak teraz mamy tą snajperkę. Dobra. Stan amunicji, całkiem spoko. Dobra, co tutaj mamy? O! Kolejny Myrtil. W sumie przytulę. Jeszcze w jednym miejscu w grze się również przyda się druga blacha Myrtilowa. Więc okej. Okay. Ale więcej kondensatorów raczej nie powinienem prędko potrzebować. Coś mi dziabnęło w międzyczasie, więc po prostu się uleczę. Może jakaś właśnie dzika pułapka. Ej, dobra. Dobra, ładnie. Więcej szczurów. Ładnie. Ładnie. To są jakieś zamknięte drzwi. Nie pamiętam, czy dostaliśmy klucz do tego. Nie. Dobra, poszukajmy na razie, może gdzieś znajdziemy klucz, zanim weźmiemy się za rozwiązania siłowe. Tam jest chyba właśnie ta pamiątka, którą mamy zebrać. Ładnie. Pomóżcie Joffreyowi. Już chcę zdecydowanie postradać życie. Gość nas nie widzi. Ładnie. Już podoba mi się ta snajperka. Dobra. Nic ciekawego. Więcej małp. A, nawet spudłował. Rzadko się zdarza, żeby ktoś próbował mnie zaatakować i spudłował. Dobra. Wystawcie się, szczury. Dobra. Co tutaj mamy? Molten Shard. Już takie widzieliśmy w klanie Czarnej Góry. Chyba nie powinniśmy z nim mieć problemu. Co najwyżej obawiam się, że znowu pouszkadzamy bronię. Dobra, do dzieła. Dobra. Jak tą z brońmi? Okej. Okay. W miarę okej. Okay. Okej. No nawet, że tylko miecze się na nich tępią. Ciekawe spostrzeżenie.
Dobra, nic więcej nie potrzebujemy. Myślałem, że taki gigant coś ciekawszego będzie bronił. Wygląda tam, że tylko trochę losowego łupu. Tyle? Jestem zawiedziony. Dobra. W którą teraz stronę? Tutaj albo tam? Pójdźmy może tam. Tam jest więcej golemów. Jaki zasięg? Nat nie był w stanie nas widzieć z takiej odległości. To jest bardzo fajne w snajperce. Coś tutaj? Nie. Jakieś pieski się tu zalęgły. Ewidentnie Joffrey chce postradać życie. Więcej złomu. Kiedyś byliście problemem. Teraz jesteście trzema pociskami. Natomiast te wilczki, te co ostatnio nas tak bardzo urządziły. Trochę złomu. Łowca cienia. Jakieś wilkołaki? Nie było aż tak mocne. Dobra, co tu jeszcze mamy? Kolejny. To już były likantropy. Likanix. Cokolwiek by to nie nazwali. Dobra, Virgil, masz dużo wytrzymałości. Dobra, Virgil, mogę ci też dać jedne do leczenia. To chyba wygląda na to, że nie byłeś w stanie... O, może nawet wyleczyć to ciznę. Generalnie jak się ma te zestawy do leczenia, ma się wystarczająco dużo zdolności do leczenia, to jest się w stanie leczyć trucizny. No nie wiem, czy to nie wymaga treningu. Nie? Nie wiem, co to było, ale już nie żyje. Your order has been executed, sir. Dobra. Mamy dużo punktów. Tak na razie zejście tutaj było bardzo opłacalne, jeżeli chodzi o expy. Jeszcze się nie zastanawiałem, w co następnej kolejności chcemy inwestować. Prawdopodobnie percepcja. I chcemy zostać mistrzem strzelectwa, chociaż kurczę, i tak mamy wystarczająco dużą celność, póki co nie jest to aż takim problemem, żeby zostać mistrzem. Może pójść w naprawę?
Brzmi jak przydatna zdolność. Nie wiem, zastanowię się jeszcze nad tym. Na razie zachomikuję te punkty. O, mamy klucz. Uć. Okej, tu jest trochę większa grupa. Może będziemy chcieli ją ogarnąć w czasie turowym. W trybie turowym. Dobra, rzucajcie się na Virgila. Ładnie. Ładnie. Ta Geoffrey znowu chce postradać życie. Brown jest tak blisko, mogę mu strzelić w łeb? Dobra. Muszę na to zwracać uwagę większą. Żeby żaden pies nie był... Nie był w pobliżu mnie na koniec tury. Dobra. Ciekawe, co tam Geoffrey próbował na nas rzucić. Może próbował rzucić zgaszenie życia? Dobra. Niestety się na psa rzucili. Niedobrze. Tak, to może być ciężka walka. Ze względu na to, jak duże obrażenia nam zadają. On ma przywołanie niedźwiedzia. Muszę się też jego pozbyć. Nie zabiję. Ładnie. Dobra, ładnie, skupiacie się na nim, idealnie. Ma też ma dobrą zbroję. Koledzy, czy możecie zaatakować? Ty pies też atakuj. A Virgil po... Minimum podejdź tutaj. Ładnie. Pozbywasz się szybko swojej wytrzymałości. Może być dla ciebie problem. Sogu, kazałem ci się ruszyć. Dobra. Thorian Kell samemu ogarnął wszystko. Tej stali chyba nie potrzebuję. Machined plate mail. Dobra. Kolejna mirtilowa ten. Dobra, zostawię sobie to.
Mam nadzieję, że będę pamiętał, że gdybym potrzebował więcej, to jest tutaj. Dobra. Zobaczmy na ten schemat. To rozumiem, jest albo w mechanice. Jest. Miniaturowy silnik. Elite plate. Z tego robimy machined plate mail. Elite plate to chyba mamy tutaj w schematach do nauczenia się, co? Tak. Na końcu kowalstwa mamy elite plate. Potem możemy zrobić z tego pancerz wspomagany. Ciekawa opcja. Ale niestety... Momencik, jestem przeciążony. Ale niestety... na razie w to nie pójdziemy. Tak, nie mam wystarczająco punktów, żeby tak daleko iść w mechanikę. Dobra. To chyba było tyle. Dobry człowieku. What is it that you want of me? What type I am finished. Dziękuję. Dobra. Teraz wracamy się do tamtego zamkniętego pokoju. No, Thorian Kell też się zrobił niezłym rozrabiaku. A póki co chyba największy problem w grze z walką, jaką mamy, to żeby nie zaatakowali kogoś, kogo łatwo mogą zabić. Czyli mnie, albo Joffreya, albo psa. Chociaż pies, jak ty z twoimi unikami? Też jesteś... Też masz dosyć dużo uników. A jakoś Thorian Kell jak tam wskoczył, to nie wiem... cały czas miał uniki. Dobra. Gdzie były te zamknięte drzwi? Chyba tutaj. Jak na razie idzie dużo łatwiej niż pamiętam. Zawsze pamiętam, że ta głębia była jakaś strasznie opierdliwą lokalizacją. Ale teraz idzie w miarę sprawnie, nie wiem. Geoda. Tak. Pamiątka rodzinna. Czego się było spodziewać? W tym razie to już z grubsza tyle. Chyba tam, co nam zostało, to chyba już jest końcówka. 29 poziom, ładnie. Dobra, więcej golemów. Co tutaj, jak rzucę jakieś kamieniami? Dobra. Więcej golemów. Niedobrze. W krytycznym momencie zabiorę mu ten miecz. Jeżeli zobaczę, że już będzie miał bardzo mało wytrzymałości. Albo każemy mu trochę poczekać tutaj. Żeby się nie angażował, póki mamy golemów. Póki mamy golemy na tapecie. To chyba tak będzie prościej. Poczekaj sobie. Dobra. Torienie. Odejdź tutaj. Nie poszło tak łatwo, jak myślałem. Dobra.
tak lepiej. Jeszcze ten jeden gość został. Padł swoją własną pułapkę. Dobra. Dużo lepiej. Jak tam stan mojej zbroi? Całkiem znośnie. What is it that you want? What type of... I co, to już chyba koniec, co? Tak. Jakie pobojowisko. Tak się kończy, jeżeli się zbliży zbytnio do pewnego wrednego krasnoluda, którego za chwilę poznamy. Witaj, Lugerzy. What? Who dares disturb the exile of Thunderstone? Wybacz mi, wasza wysokość, nie miałem innego wyjścia niż... Quiet. This insolence is unforgivable. The violation of my ancient right for solitude in exile is not broken so easily. Your life hangs in the balance, stranger. Speak quickly, lest you taste of the fury of Harrow. Dobra, możemy mu pogrozić, ale nie wiem, co by się wtedy stało z wątkiem głównym, gdybyśmy go zabili. Proszę, Loger, musisz mnie wysłuchać. No, stranger. You must listen to me. I've come here to writhe upon the blade of my sorrow, to live the thousand deaths by the ancient right of kings. These laws are passed down through the mountain from the beginning of remembered time. Your life is forfeit to them, as is my own. Do you understand? Podniósłbyś rękę na swojego własnego ziomka? Znaczy, innego krasnoloda? I care not of your race, dwarf. Do you have any idea the number of dwarves who have fallen under the blade of Harrow? What do I care of another? Zatrzymaj się. Mam informację o klanie Czarnej Góry. What? How do you know? Speak quickly. Your life still hangs in the balance. Momencik, czy ja zapisałem grę? Ciekawe, co by było, jakby go zabić. No, spróbujmy. I've tried my patience for the last time, stranger. Do it again, and I'll split. These words will be your last, fool. Harrow will now be your judge. Dosyć nierozsądne z jego strony. Okej, okay, wygląda na to, że Geoffrey go zgasił. Okej, okay, mamy notatkę. Jest ten Harrow. Obrażenia tego i broni zależą od rasy i charakteru. Generalnie, jeżeli nie jesteśmy krasnoludami, nie jesteśmy dobrzy, to obrażenia tej broni spadają do takich przeciętnych albo nawet słabych. A dobra, co jest w tej notatce tak właściwie? Wyrok na Black Mountain Clan został wydany. Tak, mówię to w imieniu Srebrnej Pani Elfów. Srebrnej Pani Królowej Elfów. Tak, jeżeli tego nie zrobisz, spotkamy się na polu bitwy. Okej. Okay. Chyba się animacja zacięła. A dobra, Geoffrey wygląda na to, że nauczył się zgaszenie życia. Jego zwanhitował, nazwijmy to. Dobra, dzięki Geoffrey. Ciekawe, czy się pozostałe krasnoludy na nas nie rzucą za to. Order has been executed, sir. Znalazłem twojego ojca. Czekaj, mam pytania. Nie. Znalazłem twojego ojca.
Chyba go więcej nie zobaczymy, niestety. A, wybacz mi, chcę zostać samemu. Bra. What is it that you want of me? What can I answer for you? First dwarves and now the elves. This insanity is going to drag us all over this continent. Kintara is located somewhere in the Glimmering Forest, I believe. We'll need to go to Stillwater to find someone who can give us directions to it. Tak, to mówi nam... To on mówi nam Virgil. Nie wiem, skąd on wie o Stillwater. W tej notatce chyba nic nie było wspomniane o Stillwater. Tak. Czy to nam zmniejszyło charakter? Tak, to nam zmniejszyło charakter. Cóż i... No cóż, no to chyba nic złego się nie wydarzyło. Nie widzę, żeby... Krasnoludy się tym przejmowały, że ubiliśmy im jego króla. Ich króla. Okej, okay, dobra, no to pójdziemy z taką wersją. Generalnie Luger, co miał nam do powiedzenia, to, że... Tak, wstydzi się tego, że wygnał swój własny klan. Znaczy, klan innych krasnoludów. Dlatego udał się na swoje własne wygnanie. No a to wszystko zrobił tylko dlatego, żeby uniknąć wojny. Bo tak, jak przeczytaliśmy w tej notatce, elfy zagroziły wojną. Gdyby Logar nie wydalił klanu, znaczy nie skazał go na wygnanie, to by była wojna pomiędzy krasnoludami a elfami. I Logar stwierdził, że to, jakby to nazwać, mniejsze zło, wydać swoich ziomków i zapobiec całkowitej masakrze. Ale mimo wszystko uznał, że jego honor nie może tego zdzierżyć. Udał się na wygnanie, które my dobrotliwie ukróciliśmy. Dobra, mamy jeszcze jedno ten... Kurczę, zapomniałem, że mamy do oddania ten zabawkę. Gdzie ten gość się znajdował? Tam. Które to było zejście? Chyba to? Tak, to. I teraz w tym kierunku. To był ten gość. Mam twoją spuściznę. To jest. Tak. Command you on your bravery. Chwalę cię za twoją odwagę. Otchłań nie jest miejscem dla ludzi ze słabym sercem. Bla, bla, bla. Wybacz, ale to mnie dziwi. Dlaczego... Tak, jak to... Toj wagon... Kolejka, zabawka kolejka. Chyba mogę ci powiedzieć, czego szukasz. Ta zabawka była mojej rodzinie przez tysiące lat. Legendy mówią, że to była pierwsza rzecz, która zrobiona przez mojego wielkiego, tak, pra-pra-pradziadka. Tak, długo czekałaś na zabawkę? Spodziewałaś się czegoś, jakiegoś antycznego krasnoludzkiego artefaktu? Bla, 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 bla. Dobra, nieważne. Coś dostaliśmy. Hełm górnika. To wyposażył od razu Virgil. Virgil, muszę ci to zabrać, bo to daje ci szansę krytycznej porażki. Możemy tobie to dać. Zwiększę twoje AC i sprawi, że będziesz miał zawsze światło przy sobie. To dać Jeffreyowi, ale Jeffrey... Właśnie nie wiem, czy pokazywałem, ale znaleźliśmy taki przeklęty hełm, który używa Jeffrey. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, którą można manipulować charakterem oraz nastawieniem, czy... No w każdym razie magia, technologia.
Nałożenie tego hełmu powoduje, że dostajemy plus 20 do magii i minus 20 do charakteru. Dobra, w sumie to Jeffreyowi trochę nawet pomaga, bo do tej pory jeszcze nie wymaksował magii, więc dodaje mu to trochę więcej mocy magicznej. Dobra, co tam Jeffrey jeszcze posiadasz? Dezintegracji mam nadzieję, że nigdy się nie nauczysz. Mogło być trochę irytujące. No dobra. Właśnie, możemy popatrzeć, co tu jeszcze. O, jesteś już ekspertem Doge'a. Fajnie. Virgil? Prawie dochodzisz. Znaczy, ekspertem, on już ma mistrzostwo. Fajnie. Virgil, ty już prawie dochodzisz do końca. Aż dużo leczenia. I troszkę podreperowałeś otwieranie zamków. Ciekawe, czy jak Virgil nauczy się wskrzeszenia, jeżeli się nauczy, nie pamiętam, czy to ma, chyba ma, to czy będzie w stanie nas skrzeszać, to by było przydatne. Dużo mniej walek musielibyśmy wczytywać. Dobra, to tyle w tym odcinku. Mamy jeszcze kilka spraw do załatwienia. Po pierwsze, udać się do tego klanu kamieniarzy. Po drugie, mamy kilka zadań w Tarancie, które nam się odblokowały. I cóż, a poza tym damy się w końcu do Stillwater i zrobimy wszystko, co tam będzie do zrobienia. Dobra, póki co tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.